Witam Was serdecznie. Wiem, miało być o aferze Nitrochemu. Znowu zrobiłem z gęby cholewę, ale ten temat jest ciekawszy, nieporównywalnie ciekawszy, jest na czasie i jest z tego samego uniwersum. Ale tym razem będziemy rozmawiali o służbach i też cofniemy się do lat, nawet nie tyle co do 2012 roku, w którym wybuchła afera Nitrochemu, ale do samego początku ciecie RP i będziemy rozmawiali o służbach. Naprawdę warto, naprawdę polecam. Ale zaczynając, żeby tak jakoś ładnie wszystko się skleciło, doszliśmy do takiego momentu, gdzie z jednej strony niektórzy ministrowie doszli już do takiego momentu, że została ośmieszona, została złamana narracja o walce PiSu z Sitwą, ze starymi układami. Oraz znajdujemy się w takim momencie, gdzie jeden z ministrów, albo minister zdrowia, albo minister MSWiA powinien podać się do dymisji, powinien zostać przesłuchany i ewentualnie osądzony. Ja tutaj o niczym oczywiście nie przesądzam. Ale jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie milczenie PiSu i nic nie robienie, chociaż to może być bardzo złudne, bo zobaczycie, co tam się w ogóle dzieje pod powierzchnią, że to na pewno nie jest taki stoicki spokój, ale w każdym razie trwanie bez żadnego komunikatu medialnego i bez jakichś ruchów, które byłyby widoczne dla opinii publicznej, niestety pogrążają tą partię. Oczywiście to może być spowodowane wyborami prezydenckimi, jak najbardziej, no bo jednak o ile mi by zaimponowali, gdyby to w końcu się wyjaśniło i któryś z tych panów, inaczej, no, zaczęlibyśmy od dymisji. Mi by to naprawdę zaimponowało. Każdy się może pomylić, jakieś takie, wiecie, tam te robaczywe jabłka w koszyku, jak się wyjmuje, to się ceni. No ale wiadomo, że wybory rządzą się inną logiką i przez konkurentów politycznych byłoby to wykorzystane, no, jako narracja, że są tam złodzieje i w ogóle, nie? Ale o co chodzi? Otóż wszystkie takie duże transakcje, nie wiem od jakiej kwoty, ale tutaj mówimy o transakcji, która miała opiewać na 250 milionów, a koniec końców puszczono w kosmos 160 milionów. Niby to wróciło, ale narracja wiceministra zdrowia jest taka troszkę wykluczająca się, ponieważ te pieniądze miały wrócić, ale oprócz tego jeszcze zapewniał, że te respiratory mają być dostarczone do końca czerwca, wtedy była połowa czerwca, teraz został tydzień, no to wiecie, no oddał zaliczkę, niebagatelną sumę 160 milionów i co, i oprócz tego on by miał jeszcze te respiratory dostarczyć? No nie, no to się wyklucza. No ale o co chodzi? Takie transakcje są sprawdzane przez służbę. I tutaj mamy taką sprawę, taką sytuację, że sprawa się rypła, prawda? Gdyby te respiratory były dostarczone, gdyby, tak jak mówiłem na początku, po prostu podejrzewałem, tak, że no, jeżeli to jest przebitka 100% i mamy sumę 200 milionów złotych, no to po prostu bez żadnego wała można sobie zarobić 100 milionów i wszyscy są zadowoleni, prawda? I Szumowski powie, no ale było na górce, było choróbsko i my nie wybieraliśmy, tylko po prostu zgłosił się ktoś i my go wybraliśmy, prawda? I tutaj no generalnie no nie byłoby tematu. Można by było narzekać i w ogóle, no ale jednak tutaj się facet nie wywiązał. I ta transakcja musiała zostać jakoś zaopiniowana przez służbę. Czy tam przypadkiem, skoro są takie przebity, skoro facet nie jest z branży medycznej, no tam czy przypadkiem to jakiś tam kopert nie było, prawda? Ludzie listy piszą, pieniądze w kopertach wysyłają, tak po prostu, sprawdzić, no po to są służby, prawda? No ale jest cisza, a mleko się rozlało, tego się szmatką już nie pozbiera, tego się już nie wyciśnie do rondelka, bo mleko będzie cuchnąć starą szmatą. Starą szmatą z lat 90. ABW najprawdopodobniej wydało opinię negatywną. Dlaczego? Otóż szef tej firmy widnieje może cały czas w rejestrach ONZ-u, jako handlarz bronią, który dostarczał do krajów, do których zabroniono nam dostarczać. Oprócz tego spółka tego faceta
nie dotrzymała umowy, bo ja nie chcę mówić, że oszukiwała, nie dotrzymała umowy nawiązanej już z inną spółką Skarbu Państwa, no i powiedzmy, że oni szansę dostali, że to jest tak, minęło 5 lat i dostali szansę, no to akurat mówimy o Nitrochemie, więc ja nie chcę zdradzać tematu, ale powiedzcie mi, gdybyście nie wywiązali się z kontraktu ze spółką Skarbu Państwa i oni wam zapłacą kilka milionów, i wy byście przez 5 lat nic nie robili, to jaka jest szansa, że ktoś wam da drugą szansę, albo no wiecie, no zostanie uruchomiony cały aparat, z jednej strony służby, z drugiej strony administracja, i po prostu was zajadą, zniszczą i wszystko z odsetkami odzyskają, prawda? A ty się będziesz cieszył, jeżeli nie pójdziesz do pierdla. Co więcej, okazuje się, że wspólnik tej spółki ma widnieć w rejestrze WSI służb rozwiązanych m.in. za działania przestępcze. No więc bardzo bym się zdziwił, gdyby ABW jednak wydało pozytywną opinię. Ja znalazłem artykuł, no muszę was ostrzec, tak? To są media z gazety z ulicy Czerskiej. Będziecie mieli tutaj zrzut z ekranu artykułu. On może potem zniknąć, no bo wiadomo, tak? No to są rzeczy, które są za paywallem. Ja tutaj na moje usprawiedliwienie powiem wam tak, że ja generalnie wyczuwam te lewicowe media, kiedy oni manipulują, a kiedy raczej mówią prawdę. Tutaj mogę powiedzieć, że w 70%, nawet moim zdaniem więcej, te wiadomości można zweryfikować, a to też powinniśmy jednak oczekiwać na odzew drugiej strony, jakieś dementi, oczekiwanie przeprosin, a jak widzieliśmy, w tej sprawie dementi były, ale one były żenujące, tak? Bo Wyborcza napisała, nie przyjechały respiratory widmo, a potem było dementi, nie, no ale jak to przyjechało, 50 respiratorów, więc to nie jest tak, że to są respiratory widmo. I wiecie, to są tego typu, więc żenująca linia obrony i generalnie no, czepianie się słówek. Gazeta Wyborcza, ewentualnie jakieś inne medium, wysłało zapytanie do ABW, w jaki sposób ta transakcja została zaopiniowana. ABW milczy. Ale gdzieś tam pokątnie ktoś powiedział, że no, została ta transakcja zaopiniowana negatywnie i ja sobie nie wyobrażam, żeby ona została zaopiniowana pozytywnie. No i teraz mamy taką sytuację, że minister Szumowski dostaje informację ze służb. Słuchaj, chcesz mi zapłacić 250 milionów, a 160 milionów na dzień dobry, ale my mówimy nie płać. To jest facet, który miał już jedną firmę i nie dotrzymał umowy. Zapłacono mu z góry o wiele mniejszą sumę, nie dotrzymał umowy. Jeden ze współwłaścicieli figuruje na liście ONZ-u, drugi jest w indeksie WSI. Łukasz to jebnie, nie idź w to. A Łukasz poszedł. I Łukasz poszedł i co? I puścił 160 milionów w kosmos, nawet jakby to wróciło, to nie ma prawa doprowadzić się do takiej sytuacji, że te pieniądze wyjdą i my się martwimy, w cudzysłowie my, bo my nie wiedzieliśmy, w ciemnocie nas trzymali, czy one wrócą. Towar przyszedł, no powiedzmy, nie wiadomo skąd, bez gwarancji. Respiratory przyszły bez gwarancji. Inaczej, przyszły z gwarancją, że ta firemka jest jakoby producentem i oni to będą serwisować. No już widzę, jak oni to będą serwisować. Że takie rekomendacje ABW to co? To są tylko takie dobre rady, ciotki Ady i oni rekomendują, ale minister może sobie zrobić, co chce. Okej, ja mogę to zrozumieć. ABW rekomenduje, minister robi, co chce, ma tą wiedzę, oczywiście, że tak, no ale jak to jebnie, no to rozumiem, że wtedy minister no już nie ma zmiłu się, tak? Miałeś posłuchać, tutaj była taka rada i sytuacja wyszła taka, a nie inna. I teraz pytanie drugie, co zrobił minister Kamiński w takiej sytuacji, jak okazało się, że wydali negatywną rekomendację, a Ministerstwo Zdrowia poszło w to. Jak się zachował minister Kamiński? Zachował to dla siebie, zamknął się w sobie, zrobiło mu się smutno, że go nie posłuchali, czy może zrobił jakąś notatkę i tą informację pchnął dalej, na przykład do premiera i do wierchuszki partyjnej, a może nawet chyba sam z siebie z automatu powinien uruchomić służby. A tutaj czegoś takiego
nie widzimy. Takie kroki powinny zajść, prawda? To jest nic nadzwyczajnego, to nie jest domyślanie się. To była transakcja na 250 milionów i ktoś to musiał sprawdzić. Wiemy, jacy to są aktorzy, czym oni się zajmują i doszło do takiego konfliktu, nie tyle co konfliktu interesów, chociaż można tak to nazwać. Tutaj rekomendujemy, nie idź w to, poszedł i akcja, reakcja. I mamy ciszę. Należy się zastanowić, czy może minister Kamiński w jakiś sposób to ochrania. Czy może minister Kamiński nie panuje nad służbami? Czy może to jest rzeczywiście państwo z dykty i sytuacja w Polsce, jeżeli chodzi o służby, to jest na przykład tak jak w Afganistanie albo w Iraku po zaniesieniu demokracji, że ten rząd, który jest no, tam wybrany tak, z pomocą Amerykanów, no to tam w Afganistanie to tam była władza do rogatek miasta, tak? A reszta kraju to po prostu były tam różne klany, siły interesów i tam państwo nie działało. Może tutaj tak jest ze służbami, że służby owszem, kawalkadę samochodów, jak gdzieś tam dupencję przewieźć niemiecką limuzyną z punktu A do B, jak najbardziej to obstawią, chociaż widzimy po tych ilości wypadków, że to też nie do końca jest. Jakiegoś bandytę zaresztują, kogoś, kto wypisuje komentarze w internecie nieprzychylne, które może się komuś przykro zrobić, to oni tego typu rzeczy zrobią. Ale generalnie no to żyje swoim życiem i szef służb, chociaż formalnie jest zwierzchnikiem, no to po prostu z jakichś powodów nie ma nad tym całym towarzystwem kontroli. Co jeszcze możemy powiedzieć na temat szefa firmy dostarczającej respiratory? Otóż wiemy, że na początku lat 90. handlował bronią i tam też się tam znalazł na tej liście ONZ-u. Zastanawiałem się, co pan mógł robić, że no w ciągu kilku lat dorobił się takiej sumy pieniędzy, że mógł generalnie na skalę hurtową handlować bronią. Pomijając już same pozwolenia, ale no skąd te pieniądze wziąć, tak, żeby wyłożyć. Okazuje się, że pan robił na etacie. Otóż okazuje się, że według dziennikarzy z Gazety Wyborczej, niestety no do takiej czasy przyszły, że ja tutaj się posiłkuję Gazetą Wyborczą, ten facet figuruje w aktach IPN-u i w latach 70. 80., pozwólcie, że już teraz będę się posiłkował kartką. W latach 70. i 80. miał inwigilować dyrektora wytwórni sprzętu komunikacyjnego w Świdniku. Potem ten dyrektor założył firmę polonijną. Nie wiedząc, co tam się dzieje, zatrudnił znowu tego faceta. I on cały czas tam na niego kapował. Jego akta miały być szczyszczone. Jest to procedura, którą się stosuje do milicjantów, do bezpieki oraz do informatorów. I tutaj to by już wskazywało, plus pozwolenie na broń, że pan po prostu ma wielkie szczęście, oczywiście jest wspaniałym człowiekiem, ale no, ten modus operandi no, wskazywałby nad jakąś tam opieką. I w Gazecie Wyborczej stwierdzili, że anonimowe źródło wskazało źródło tej ewentualnej oczywiście opieki. Jest to Agencja Wywiadu. Szefem Agencji Wywiadu jest Piotr Krawczyk. Jest to facet około 40, więc siłą rzeczy nie mógł służyć w starym systemie. Został on niejako tam zainstalowany już za kadencji PiSu, za kadencji Szydło i zaufał mu, zainstalował go minister MSWiA Kamiński. I teraz to zostawiamy i zapamiętujemy tylko pan Piotr Krawczyk, szef agencji wywiadu za kadencji PiSu, za kadencji Szydło. Taki pan jak generał Maciej Hunia, on w UOP-ie robi od samego początku. Tam rok 90, czyli początek nowych służb, początek III RP. I on napisał list do generała Dukaczewskiego, znamy generała Dukaczewskiego, żeby dał wsparcie do Piotra Krawczyka. I ten list miał wyjść przypadkiem podczas audytu. To tam zaraz o tym audycie porozmawiamy. Czyli wypłynęło to przypadkiem. Oczywiście możemy mówić, że jeżeli to są służby, to ktoś jakieś takie dziwne karteczki mógł pozostawiać,
W końcu na tym polega różne, na tym polegają różne gry operacyjne, że można, no, czy kogoś właśnie uwalić małym kosztem, jakąś tam karteczką, prawda? Tylko że źródło naokoło pisowskie, źródła zaufane pisowskie, na przykład pan Gadowski, pan Nisztor i tamte środowiska mówią wprost, że za kadencji pana Krawczyka wchodzą ludzie właśnie między innymi od generała Macieja Huni, że coś się takiego stało, że mimo iż człowiek tam zainstalowany, no nie powinien być powiązany z takim układem, został on niejako sprawdzony i namaszczony przez ministra Kamińskiego, to wchodzą ludzie, którzy już tam powinni być dawno ze strony pisowskiej na racji ich wymieceni. I teraz tak, mamy pana Hunię, prawda? To jest taka, powiedzmy, szara eminencja, chociażby z racji wieku i zajmowanych stażu i zajmowanych stanowisk. Drugi taki pan, którego już nazwiska się nie podaje, to jest pan Artur W., pseudonim Wrzecionowaty. On również robił w służbach, ale nie wiadomo dlaczego jednak został ileś tam lat temu wyrzucony. Teraz niejako wrócił okrężną drogą, nie pracuje już w agencji wywiadu, ale robi za takiego jakąś taką firmę doradczą, coś tam, w każdym razie jakiś konsultant, i pan w jakiś sposób, inaczej w jakiś sposób, przez dyrektora, jednego z dyrektorów, który tam zajmuje się sprawami personalnymi, niejako decyduje o tym, kto tam ma być zatrudniony, kto nie. Z pozycji jakiegoś satelity ma wpływać na politykę kadrową Agencji Wywiadu. I jako ciekawostka, trzecia osoba, jak ten pan się nazywał? Albo inaczej, pamiętacie miesiąc temu, jakoś tak, była, a po prostu się śmieję, chociaż to w tym kontekście to nigdy nic nie wiadomo, był taki pan, który miał się przytulać do swojego bratanka, pamiętacie to? Nagle afera, zaaresztowano go, będziecie mieli tutaj dla przypomnienia, jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi, link. Wybuchło to, tydzień trwało, huczało się, jak to możliwe, co tutaj się w ogóle dzieje. To ten pan też był szarą eminencją Agencji Wywiadu. On co prawda od kilku lat był na bocznicy, ale do 2015, zanim tam PiS zaczął swoich ludzi instalować, no to był właśnie jedną z liczących się osób, które właśnie tutaj z panem Wrzecionowatym, panem Hunią, generalnie no były ważnymi osobistościami. Ja nie mówię, że oni razem współpracowali, no ale generalnie to są osoby, które swojego czasu piętno na służbach odcisnęły. I co my tutaj jeszcze mamy? Wracając jeszcze do Wrzecionowatego, bo to jest ważne. Tak zostało to w tym artykule ujęte. Konsultacje, doradza, podpowiada, jednocześnie nie będą za nic odpowiedzialnym. Typowa szara eminencja. Tak, i on tutaj ma z tylnego fotela kierować polityką kadrową. Wrzecionowaty wcześniej był w ABW, który i był pod orbitą, pod opieką właśnie generała Huni. We wcześniejszych służbach również był uczony. No wiadomo, no jak to w robocie, prawda? No ale tutaj w tym kręgu taki właśnie był generała Huni. Potem przeszli do Agencji Wywiadu, tak? Czyli i Hunia, i Agencja Wywiadu. Tam generalnie, jeżeli chodzi o te czystki, to była afera z wizami, że wtedy, kiedy Hunia i tam jeszcze dwóch jego współpracowników byli, oni oczywiście mogli o niczym nie wiedzieć, no ale jako szefostwo musieli polecieć, handlowano bodajże w Turcji oraz chyba w Iraku, czy gdzieś tam te kraje. Co ciekawe, pan Krawczyk tam, no tam też tam się potem uczył i w ogóle tam karierę rozpoczynał, że handlowano wizami. I aż Amerykanie się po prostu zdenerwowali i byli wręcz podobno oburzeni, że no to ludzie mogą po prostu wjeżdżać na polskich papierach do Europy po prostu sobie tak, że tam bodajże 5000 dolarów. I była afera, jakaś dziewczyna, jakaś vlogerka miała znajomego gdzieś z tamtych terenów, który no właśnie chciał się dostać do Europy i tak sobie klikał po tych ambasadach i zobaczył, że w polskiej ambasadzie, bodajże w Iraku, widniało w zakładce wizy, widniał adres e-mail, który nie był na domenie ambasady,
I tam było napisane, że tu może sobie załatwić wizę. Normalnie na legalu, na stronie polskiej ambasady, będziecie to mieli w linkach. I on napisał, to był normalnie adres z poczty Yahoo i podali mu tam dane i wszystko, zapłać 5 koła, to dostaniesz, czy tam 10, to dostaniesz wizę. No i tam Amerykanie się zdenerwowali. Między innymi chyba właśnie dlatego też wtedy był ten audyt, prawda, co wyszła ta notatka, tak to się wszystko posypało. Podobno ten adres e-mail, no niby można to chyba sprawdzić, latami tam wisiał, więc no to nie wiadomo, co tam się w ogóle działo. Nie wiem, ile osób jest aresztowanych. Chyba jak zwykle rękę myje. Co my tutaj jeszcze mamy? Aha, i teraz ten w życiu nowaty piął się, tak? Jedna służba, druga służba. Dobra sobie grupę młodzików, jeżeli tam już tam wtedy był na odpowiedniej pozycji, młodzików awansował i tam oni tam byli bardzo oddani, atmosfera zastraszenia, facet miał być słabym szefem, szukał spisków, prowokacji, działa na odcinku wschodnim, podobno działa tak fatalnie na odcinku wschodnim, że generalnie tam się zostało wszystko zamrożone, po prostu tak to było dziwnie prowadzone, szkolne błędy. Anonimowe źródło mówi, że ludzie z wywiadu, są haki na tych ludzi, obyczajówka, służby wschodnie mają haki, że tam panowie się zabawiali i dlatego w ten sposób jest to wszystko prowadzone. Nasz wywiad wschodni, nie wiem w stosunku do jakiego kraju, ale w każdym razie nie działa. No i tutaj to pisał właśnie chyba pan Michał Deptrowski, ale jeżeli nie, to było to na pewno w innym artykule, który jest. Aha, no i że tutaj ten pan Wrzecinowaty miał być opiekunem pana Krawczyka w służbach wywiadu wojskowego. Ja już mówię, nie ma oficjalnie napisane, że pan Krawczyk w takich służbach jest. Ja tylko podaję, co tutaj jest napisane. No i po prostu, jako że miał być jego mentorem, miał być jego opiekunem, no to potem, no wiecie jak to jest, prawda? Podasz młodemu rękę i potem, no jeżeli ty siłą rzeczy tracisz wpływy, tamta osoba jest promowana, no to się potem odwdzięcza. Nie mówię, że tak było, mówię po prostu, jak jest napisane i no jak wygląda życie, prawda? Nie da się ukryć, że kariera pana Krawczyka jest oszałamiająca. No i tak, no jestem pełen podziwu, jeżeli tak rzeczywiście bez żadnego wsparcia, bez niczego tutaj pan do tego doszedł i rzeczywiście mógł Kamińskiemu zaimponować. Aha, no i tutaj jest napisane, sobie wynotowałem, że właśnie propisowcy dziennikarze Gadowski, Nisztor mówią wprost, że zaczęły wchodzić stare służby do agencji wywiadu. Tak? Tam, gdzie pan Krawczyk teraz urzęduje. Teraz jego bio. Absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. Potem pełnomocnik rektora do spraw studentów międzynarodowych. Tam według artykułu miał nawiązać kontakty z ludźmi generała Dukaczewskiego. No i fakt, ta kariera się potoczyła szybko. Po studiach został tłumaczem i doradcą w sztabie Międzynarodowej Dywizji Centrum Południej w Iraku. 2007-2008 funkcja konsula i pierwszego sekretarza w ambasadzie RP w Afganistanie. 2008-2010 pracownik naukowy w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Potem zaczął pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i szybko trafia na placówkę dyplomatyczną w Turcji. I właśnie tam mówią, że no tam w tej Turcji to też się działo. Oczywiście pan o niczym nie wiedział, żeby nie było. Wtedy akurat do władzy dochodzi PiS i interesuje się młodym człowiekiem. Kamiński miał być takim okiem i uchem, wiedząc, co tam w środku, co tam w trawie piszczy, został zastępcą szefa. Tak się akurat potoczyło, no, były jakieś tarcia między właśnie Krawczykiem a ówczesnym szefem, czyli Grzegorzem Małeckim. Tamten mówi, że nie może współpracować z tym Krawczykiem, bo tam niby nie umie czegoś tam, że tam nie ma doświadczenia. W każdym razie była atmosfera tajemnicy, kiedy Małecki odchodził. Nie chciał mówić, dlaczego, powiedział, że zostawia w lepszym stanie agencję wywiadu niż
niż zastał. W każdym razie gdzieś wyczytałem, że najprawdopodobniej chodzi to o to, że miał przewozić jakieś akta. Niekoniecznie jakieś ważne, ale to sobie już dopowiedziano i miał wypadek. Tak, przypadkiem miał wypadek samochodowy i wyszło, że on takie akta musi przewozić w kolumnie. No i że niby to jest przestępstwo, no to tak po prostu ustąpił, że to niby o to chodzi. I teraz o ile ta sytuacja w agencji wywiadu mogła jakoś trwać, że no to te grupy interesów jakoś tam taki miały rozejm i tak sobie to trwało, miesiącami sobie trwało, każdy tam sobie jakoś w drogę nie wchodził, każdy sobie na państwowym żył, swoje interesy robił, było fajnie, no ale myślę, że jednak, może naiwnie myślę, taki ten kontrakt strzelony na 160 milionów i afera medialna, która bije w PiS, no to może jednak ktoś tam coś będzie próbował zmienić, albo i nie, albo może pójdzie tak dalej. W każdym razie, co możemy powiedzieć? Możemy powiedzieć tyle, że no w PiSie, że ten mit o walce z sitwą, walce ze starym układem jest już nieaktualny. Że jeżeli sytuacja będzie trwała tak jak trwa dalej, nie będzie na pewno zmiany w służbach, nie będzie zmiany w Ministerstwie Zdrowia, no to możemy z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że PiS jest partią przeżartą, już starym systemem. Dobra, chcieli walczyć oczywiście, możemy uwierzyć na słowo, ale no po tych koneksjach, jakie tutaj widzimy, po tych dealach, po tych jakichś dziwnych układach, po tej dziwnej polityce kadrowej, jeżeli wierzyć tym artykułom, no to PiS został podczas tej walki skażony i na dobrą sprawę teraz, jak sobie na niego patrzymy po tych 4 latach, to jest już partia, która będzie już tego typu geszefty, tego typu numery będzie odpierdzielała cyklicznie, jak tylko coś się zdarzy, no a wiadomo, że akurat w takiej pozycji, jakiej oni są, to różne interesy się zdarzają praktycznie codziennie. Wystarczy się tylko schylić i wybrać odpowiedni. Napiszcie mi, co o tym sądzicie. Ja Was zapraszam na Twittera, przede wszystkim na syp.tv. Wejdźcie na portal, polski portal z filmami. Wejdźcie na spółdzielnię. Ja dziękuję wszystkim mecenasom. Bez Was byłoby o wiele trudniej na YouTubie. A wszystkim życzę miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.